Dzień dobry, jestem przewodniczącym zarządu dzielnicy Felin. Nazywam się Eugeniusz Biela. Na sesji Rady Miasta w dniu dzisiejszym planowana jest zmiana statutów w planie rad dzielnic. Na czym te zmiany polegają? Te zmiany będą polegały na zlikwidowaniu progu 3%, co jest niedociągnięciem od lat. Myślę, że dzięki też przychylności radnym z Rady Miasta, jako przewodniczący zarządu, jesteśmy wdzięczni, że się tematem zajmują. Zmiany muszą pójść dalej, bo obecne statuty nie dają możliwości nawet opiniowania Radą Dzielnic. I myślę, że jest to bardzo dobra zmiana i bardzo cieszymy się w dzielnicach, że Rada Miasta to dostrzega, że klub PiS-u zdecydowanie to popiera. Myślę, że w dalszej części będzie można więcej zrobić tych zmian. Trzeba to dobrze dogadać w komisjach, wszędzie z Radą Miasta. Ja chcę podziękować za dobrą współpracę z Radą Miasta. Na dzień dzisiejszy to wygląda bardzo dobrze i mamy nadzieję, że Lublin będzie się rozwijał, że skończą się jak gdyby niedomówienia z planami zagospodarowania przestrzennego, z wystąpieniami poszczególnych pojedynczych osób na sesjach, bo te rzeczy powinny się odbywać w dzielnicach. Także jest to bardzo dobry sygnał ze strony Rady Miasta. Dziękuję bardzo.